Mistrzyni świata wagi super pośredniej Federacji WBC Ewa Piątkowska jest z nami, jesteśmy w Zakopanem, a dla Ciebie w Gliwicach 10 listopada będzie walka o obronę Twojego pasa. Jak zdobyłaś tytuł, był wrzesień 2016 roku, czekałaś długo na obronę, a teraz na kolejną obronę czekasz 3-4 miesiące. To jest motywujące dla Ciebie, prawda? Wydawało mi się, że od tej mojej ostatniej walki minęło właśnie mało czasu, ale teraz jak policzyłam, to od maja do listopada to będzie już pół roku, więc taki czas, w jaki trzeba stoczyć kolejną obronę, więc bardzo się cieszę, że akurat na takiej dużej gali będę mogła wystąpić, bo ta gala zapowiada się świetnie. Mamy już walkę wieczoru, Szpilka Wach. Tutaj jeszcze słyszałam dzisiaj nazwiska, które mają zapełnić tę galę i naprawdę to będzie ciekawe widowisko, więc naprawdę się cieszę, że już nie muszę tak długo czekać. Że będę miała kolejną okazję do obrony pasa. No i teraz tylko czekam na nazwisko rywalki, bo trenuję już od miesiąca z trenerem i teraz po powrocie do Warszawy będę już zaczynała sparingi. Zostało 5 tygodni, więc 4 tygodnie takich porządnych sparingów i ostatni tydzień łapanie świeżości, czyli już właściwie sama końcóweczka. Czuję się, jakbym dopiero co walczyła, a tu już kolejna walka, więc naprawdę krok w dobrym kierunku. Spodziewasz się bardzo podobnej rywalki, jaką była Maria Lindberg, czy tak naprawdę nie wiadomo nic o Twojej rywalce? Na razie słyszałam jakieś nazwiska, ale są to rywalki, które tak naprawdę nic nie łączy, więc nie wiem jeszcze na jaki styl się nastawiać, ale skoro jest to obrona pasa, to będzie na pewno rywalka wymagająca i taka, która przyjedzie przygotowana i zdeterminowana, bo każdy chce zdobyć pas mistrzowski, pas WBC, więc spodziewam się, że będę musiała naprawdę każdą rundę przepracować porządnie. Trenujesz od jakiegoś czasu z Andrzejem Lidzikiem. Czym różni się ten trener od innych trenerów, szkoleniowców, z którymi trenowałaś? Wschodnia szkoła boksu to przede wszystkim mocne, wymagające treningi, więc u trenera Liczyka, co mnie na początku zdziwiło, bo teraz już się do tego troszkę przyzwyczaiłam po ostatnich przygotowaniach, to, że tarcza jest dłuższa niż u innych trenerów, nawet sporo dłuższa, było dużo więcej sparingów niż do tej pory. A praca na worku nie wygląda tak jak u niektórych, że po prostu idź tam sobie, zrób kilka rund na worku, rób co chcesz, tylko w trakcie tych rund zostaje się cały czas zadania, więc każda runda wygląda inaczej, czasami w trakcie jednej rundy jest kilka zadań, więc nawet jak się robi na treningu same worki, to ten trening jest bardzo intensywny i naprawdę wychodzę tak jakbym była po walce. I to jest właśnie taki krok naprzód, dlatego że w poprzednich walkach bywało tak, że miałam pod koniec kłopoty z kondycją, natomiast teraz czuję się pewna akurat tutaj. Wiem, że sił mi nie zabraknie nawet przy tych walkach 10-rundowych, nawet przy takich rywalkach, które idą cały czas do przodu.